Witajcie z powrotem przy Kingdom Hearts 3. W poprzednim odcinku udało nam się ukończyć świat filmu Frozen, gdzież to uratowaliśmy w Arendelle Elzę oraz Annę. Jednakże są one kolejnym celem dla organizacji 13, jeżeli nie uratujemy Terry, Ventusa i Aquy. A propos Aquy, w tym odcinku powinniśmy dowiedzieć się, co się z nią stało i dlaczego nie było jej na plaży, gdy Riku i Miki byli w świecie cienia. Kontynuujmy. Tell me, will you stay here? I can't shake the feeling that these waters touch another shore I've visited. The Destiny Islands. You've heard of them? Yes, they are quite lovely. A far cry from this wasteland. I'm staying. Someone will come for me. These waters are the in-between of dark and light. It shores the margins of day and night. They brought you and I together. So why not also you and another? Yes. Who's there? You. Master, I must have a word with you. Master? So now you mock me. Do you recall those experiments of the heart you bade me cease? Among the test subjects was a girl. She had lost her memory, just as I had. But you can reconstruct memories you did with Sora. I believe you have seen the girl's memories. What is your question? Where did you put the girl? What girl? Very well, if you won't tell me here. I think you should go. A lost guardian of light? You wait here for the king and his fool. Where's your keyblade? Don't need it. No more. I'll go. You are wise. Poor thing. I mustn't leave you with nothing. Hiya, Sora! Hey, Dale. What's up? Chip just got a message from Merlin. Chip, I got in! Hey, Chipper! Hi, Sora! Hi, Chip. Does Merlin need us for something? Yep, I think it's got something to do with some kind of book. He said he'll have a cup of tea while he waits for you. A cup of tea? Where? Oh, no!
He said tea, but he didn't say where. Do you mean he left before you could find out? He's a tough wizard to pin down. Anyway, message delivered. Bye. Where could he be having tea? I don't know. Say, if you were going to have a cup of tea, wouldn't you want to have it at the best restaurant that you could find? Oh, of course. What else sounds bistro? Yeah, let's go drop by Twilight Town and we can see if Merlin's there. Pierwsza scena, którą widzieliśmy z Aquą w tej grze, już widzimy, jak kompletnie została zniszczona i pozbyto się jej. Teraz wiemy, że rzeczywiście zatonęła w tej ciemności, pogrążyła się jeszcze bardziej. A wszystko przez tego jedynego człowieka, jedyną postać z złych w Kingdom Hearts, którą nie lubię. Ansem Seeker of Darkness, jedyny słaby antagonista, który istnieje, według mnie. I nic w tej grze nie przekona mnie, żebym go polubił. Starałem się go polubić i przyszły wydarzenia też nie. On po prostu jest strasznie nudny dla mnie, strasznie nudny i głupi villain. I teraz jeszcze pobił mi Aquę, nie wierzę. Co najważniejsze jest w tym momencie, informacja, którą dostaliśmy, Ansem the Wise został zabrany. Widzieliśmy tutaj kontynuację tej sceny, krótko po rozmowie zapewne z Aquy i Ansem the Wise podczas sekretnego zakończenia w Kingdom Hearts Birth by Sleep, czyli tej scenie, którą zawsze mówię, że jest moją ulubioną w Kingdom Hearts, wtedy gdy Aqua usłyszała po raz pierwszy o Sorze i że on tutaj jest tym, który prawdopodobnie wszystkich uratuje i te sprawy. No i niestety czekała tam, miała nadzieję, że zostanie uratowana. I przez tego durnego Ansema, Riku i Miki nie mogli jej tam znaleźć. Tak samo Ansema. Pewnie tą dwójkę znaleźliby, gdyby tam byli. Gdyby Ansem nie przyszedł. Nie wiemy jeszcze teraz kompletnie, co się stało z Ansemem, gdzie on w ogóle poszedł. Można powiedzieć, że Ansem zabrał Ansema ze sobą. No okej. I jedna rzecz, którą powinniście sobie zapamiętać. Ta dziewczyna, o której była mowa. Mowa o jakiejś dziewczynie, która również straciła swoją pamięć i która również była u Ansema w jego zamku, która tam mieszkała i też na której prowadził swoje badania. Wiemy, że Kairi mieszkała tam w okolicy, mieszkała również w Radiant Garden. Ale jestem prawie pewny w grze, może niekoniecznie będzie na to odpowiedź, ale ja jestem prawie pewny z tego, co ja się domyślam, że to nie była Kairi, bo nie mieszkała przecież u niego i ona nie straciła swojej pamięci wtedy, kiedy tam była. Była jeszcze małą dziewczynką, więc co miała stracić? Niby dostała się później na Destiny Island i nie wie jak, ale to nie może być to. Jestem w 100% pewny, że to nie jest Kairi. Jakaś inna dziewczyna, o której teraz jeszcze nic nie wiemy. Zapamiętajcie sobie to i to, że organizacja szuka tej dziewczyny. Wspomnienia tej dziewczyny, o których pewnie Ansem wie, że, bo ona straciła wspomnienia, Ansem the Seeker of Darkness mówi Ansemowi the Wise, że ty pewnie widziałeś te wspomnienia. I chcą na ten temat informacje. Więc co było w tych wspomnieniach takiego, że jest takie ważne dla informacji, dla organizacji, szczególnie teraz, kiedy są tak blisko swojego celu i tak naprawdę wiedzą, co chcą zrobić. No ale cóż, co się stało z Keyblade'em Aquy też chciałbym wiedzieć. Gdzie go zgubiła? Co? Dlaczego nie mogła walczyć? I naprawdę to przebywanie w ciemności musiało jej strasznie wpłynąć na umysł, jako że myślała, że może coś zrobić przeciwko temu stworowi, podczas gdy walczyła z Ansemem? Podczas gdy próbowała tego drugiego Ansema obronić? Że czemu wpadło jej do głowy, że w ogóle może coś zrobić? Czy może po prostu jej godność jako mistrzyni nie mogła pozwolić jej, by się poddała?
Ale gdzie jest jej Keyblade? I dlaczego nie miała drugiego Keyblade'a? Straciła już jeden Keyblade podczas walki z Terranorfem? Ten właśnie Keyblade jest teraz gdzieś w... Hollow Bastion, czy tam Radiant Garden w tym momencie, razem z jej zbroją. Ale gdzie się podział Keyblade Mistrza Erakusa, którym walczyła w Świecie Ciemności? Musiał się właśnie gdzieś w Świecie Ciemności zniszczyć albo zgubić. Miejmy nadzieję, że na to też dostaniemy odpowiedź. I w ten sposób wyjaśnili sobie zapewne też to, że my nie mogliśmy teraz sterować Aquą. Podczas gdy pierwszy raz widziałem tą scenę, cały czas myślałem, że o Boże, teraz będzie walka! I jako, że wiedziałem, że mogłem już Riko wcześniej sterować, to myślałem sobie, o nie, czy dacie mi teraz Aquą grać? Jeżeli tak, to będzie najlepsza gra na świecie. No i niestety nie mogłem grać Aquą. Nie mogłem grać moją ulubioną postacią, bo zgubiła Keyblade. Ale przecież mieli już ten mechanizm. Mieli już postać Aquy, którą można walczyć. Przecież graliśmy tą dokładnie postacią w A Fragmentary Passage. Dlaczego tutaj nie dali tego? Dlaczego nie mogli jej dać jakiegoś nawet osobnego Keyblade albo jakiejś broni, którą mogła się bronić? Trochę mi smutno było w tym momencie i trochę jestem zawiedziony, że nie można było tutaj Aquą walczyć. To byłoby takie fajne. No ale dobra, to dość tego narzekania. Dość tego narzekania w tym momencie. Teraz nie możemy powiedzieć, co się stało z Keybladem, nie wiemy, gdzie Ansem jest, no i nie wiemy kompletnie, o co chodzi z tą dziewczyną. Ale jeszcze będą powoli podczas gry dawane informacje na temat tej dziewczyny i tego wszystkiego, że sami spróbujcie sobie ułożyć to w jedną całość, że możecie sami domyślić się albo rozwiązać zagadkę na ten temat, na temat tej dziewczyny. I wtedy pod koniec, gdy wszystkie informacje będą, jakoś to sobie omówimy, bo jest to bardzo ciekawy punkt tej gry. Powiedziano nam też, że Merlin chce się z nami spotkać w Twilight Town i chce omówić rzeczy z jakąś książką. A wszyscy dobrze wiemy, jaka okropna książka się w świecie Kingdom Hearts dzieje i że minigierki w niej są, czyli zrobimy to w innym momencie. Teraz nie, teraz nie idziemy do Twilight Town, idziemy do tego drugiego świata Disneya, który jest teraz przed nami, ten, który powinniśmy tak naprawdę niby wcześniej, przed Arendelle wybrać. Monstropolis, 24 poziom poziomu walki. Jest to świat Pixara. I ten świat Pixara, który potencjalnie może mi się spodobać bardziej od świata Toy Story. Czy tak będzie? Jeszcze będziemy musieli zobaczyć. Jedyny świat, do którego teraz mamy jeszcze dostęp. W którym jeszcze nie byliśmy. Mógłbym teraz sobie w sumie tak trochę pofarmić kryształków. Przydałoby się trochę. Chyba zrobię cięcie tutaj, wiecie? Chyba zaraz zrobię cięcie i tak pomiędzy teraz odcinkami sobie troszkę tutaj poleveluję. Czy tam pofarmię, żeby zdobyć te kryształki. Gdzie tutaj są kryształy, do których mogę strzelać? Pewnie w tym kierunku gdzieś. A w którym kierunku zmierzam? W tym, żeby do chorągwi się dostać. Okej. No to niech będzie. Ale drogę wam przynajmniej pokażę. Co to jest? Jest tu wszędzie lawa. Tędy tak naprawdę nigdy jeszcze nie przelatywałem, bo zawsze sobie nad tymi skałami przelatywałem, ale teraz jako, że robię let's play, to chciałbym się też przyjrzeć trochę bardziej temu. Fajnie to wygląda, że jest tutaj wszędzie lód. I możemy się ładnie zranić. Ale z wrogami nie chcę walczyć. Wrogowie to dla mnie nie to, z czym chcę zmierzyć się. Ale i tak pewnie wpadnę zaraz w wroga, co? Wow. Tam na... Ojej. Co to w ogóle za... Nie tu, masz w dół. Tego wroga chciałem tylko ominąć, a jakieś głupoty robić. Co to w ogóle jest? Jakieś ruiny, pozostałości po statkach, czy coś w tym stylu? Ogólnie fajne jest to, że starczy raz wcisnąć L1, żeby włączyć napęd, no i zabrać z przycisku palec i tak, cały czas teraz napęd jest włączony. Później jeszcze raz kliknąć i jest wyłączony. I jeszcze raz włączony. Nie trzeba tego przyciskać, nie trzeba tego mieć przyciśniętego. I to jest bardzo fajne. No to teraz jeszcze tutaj pokażę wam bossa. To ciekawe, czy tylko przy światach Disneya są bossowie? Całkiem możliwe. Ma to podkreślić, że jest to coś całkiem specjalnego, tak? Że te światy są czymś specjalnym?
komentarzach w sumie już ktoś wspominał o tym, że jest to coś specjalnego. Że tylko przy światach Pixara tak jest. No ale dobra. Nie wiadomo, czy to było celowe, czy tak naprawdę tylko przypadek. Bo aż tak dużo światów nie ma, przy których by koniecznie wybierać trzeba było jakieś tam rytmy. No i to nie jest zbyt ciekawe. Ma co prawda nie tak dużo pasków życia, ale my mało mu zabieramy. Ale warto celować w głowę, bo w głowie zabiera mu więcej. No, tylko jak on cały czas się rusza, to trochę trudno cały czas w głowę strzelać, nie? Warto by oszczędzać życie. Robi jeszcze tutaj takie miny, które mogą nam wlatywać w twarze. Ej, widzę cię! Jesteś niewidzialny, ja i tak cię widzę, mój drogi. No i zabijać tych sforki, żeby dostawać troszeczkę życia z powrotem. Nie jest to takie trudne, tylko czasochłonne, tak? Ale ciekawe jest to, że to też jest Heartless, czyli tak naprawdę to też jest boss Heartlessowy. Taka maszyna niby, ale jednak boss. A i w tym momencie, kiedy strzela, to łatwiej mu w głowę oczywiście strzelać, ale też zadaje mu chyba normalnie większe obrażenia, kiedy jest w tej formie. Kiedy tak ładuje się, no. Musimy tylko tego ognia unikać po prostu. I fajnie, że jak mamy przyciśnięte, to cały czas po prostu strzelamy. I możemy przy okazji cały czas strzelać i jeszcze na dodatek namierzać niektórych, tak? Że możemy więcej strzałów robić. I może częściej powinienem unikać, bo przynajmniej fajny dźwięk to robi i fajnie to wygląda z tym unikiem. No, unik po prostu fajnie się odczuwa tu. Ciekawe, czy dostaniemy lepszą rangę niż C. Coś mi się nie chce wierzyć. No bo niby dlaczego, he? Jeszcze dwa paski życia nam zostały. I wątpię coś, żeby się uda to wygrać. Dlatego pozbędę się tych małych, najlepiej teraz, żeby trochę życie odnowić. A, mam multiplayera teraz, cholera jasna. Czyli mogę przejść na A jeszcze, jeżeli będę miał szczęście. I teraz cały czas namierzać, bo tym mogę mu zadać ładniejsze obrażenia. Niż gdybym tylko czekał, aż przelecę tutaj. Bo chciałem unikać tych czerwonych wystrzałów z jego twarzy. Z jego pyska! Przepraszam bardzo, ale musiałem. Musiałem się nakichać. I jeszcze tego małego tu zniszczyć. Może jeszcze damy radę, bo... A, jeszcze nam 1/3 życia około została. To może nie będzie aż tak źle. Mam wrażenie, że jak go namierzymy raz i tym specjalnym atakiem, tą rakietą, co my tutaj robimy, strzelimy mu w twarz, że kolejne ataki wtedy zadają trochę więcej obrażenia, gdy już raz został trafiony. Czy to może być? No teraz nie możemy go namierzać. Niestety. Ale zawsze troszeczkę życia dostaniemy. Przestań mnie tutaj gryźć, kleptrep. Czy tam klepto, czy jak się nazywać? To w sumie jest namiastka tego jamnika z Toy Story, he? Nie mieliśmy jego, zawsze lubiłem tego jamnika. Nie mieliśmy jego, no to tutaj dają nam przynajmniej psiora. Ogólnie najfajniejszych postaci brakowało w świecie Toy Story. Co prawda też lubię Rexa, Woody'ego i Buzza, ale... Co z panem Bulwą? No i właśnie co z tym jamnikiem? Co tu się dzieje? Dlaczego? Dlaczego nie? I 5 poziomów dostać teraz za takie główienko małe. No nie wierzę. A wiecie co? Po farmie między tym a następnym odcinkiem w końcu zawsze mogę świat opuścić. No to wylądujmy już, żeby mieć już coś ciekawego. Po tym wielkim napisie, czy tam po tym znaku M z okiem oraz po tych drzwiach, pewnie każdy, kto widział ten film, już się domyśli, z jakiego filmu Pixara jest ten świat. Mianowicie z mojego ulubionego filmu Pixara ze wszystkich. Ja zawsze, kiedy mówię o ulubionych filmach Disneya, to nie liczę tych od Pixara, bo to dla mnie coś zupełnie osobnego. Mam osobną listę, nawet jeżeli nie widziałem aż tylu filmów Pixara, żeby móc całą listę zrobić. I też mniej lubię, powiedzmy. Ale ten film tutaj, jeżeli miałbym wybrać, jest na pierwszym miejscu. Uwielbiam ten film. Tyle wspomnień z dzieciństwa i też ten styl jest taki piękny.
Huh? Oh! Whoa! Donald! Goofy! Why do you guys look like monsters? You do too! Well, you both scared me! Whoa! Seriously? Is this how we blend in here? That's right! It's about time you got on! Oh? Could you guys take a few steps back? You're giving me the heebie-jeebies. You take a step back! Come on! I think our new look could turn out to be lots of fun! Wonder what kind of weirdos live here. Who'd have thunk he'd get so creeped out? It says, we scare because we care? That's odd. Doesn't sound very caring. If they look like us, then they could be trouble. I think we better investigate. Oh! Ooh! Ooh! Oh, no! Wee! Boo! I wonder who those guys are. What? Careful, Sully! If they see the KID! That's fine. We got nothing to hide. But you're the CEO! You set the example! Guys, it's not what it looks like. Okay, listen. That kid over there just popped out of nowhere. We gotta call the CDA. A code 835. Are you trying to scare that little girl? Yes! I mean, no! We're done with scare power. Nobody's getting scared. Mike, take it easy. You should too, Sora. You see? She's happy! Oh. Hello. My name is Sora. Boo. Oh, is that your name? Nice to meet you, Boo. Huh? Hold on! You guys really aren't afraid of humans? Mike Wazowski! Huh? Come on, Boo! I'm Mike Wazowski! Well, you can see the resemblance. That googly bear eye. What's going on? I'm Donald Duck! Mike Wazowski! I'm Goofy! Well, my name's Sully, and this is... Oh, we know. Mike Wazowski, right? What's the matter, Boo? Yeah. Force loose. Huh? No. That's not the Heartless's emblem. Then what? And how come I feel like I might have seen them before? Well, they aren't friendly. Stay here, Kitty. We'll be back. Those guys are right, Sully. This has got bad news written all over it. Yeah, we gotta keep Boo safe. I'm on it.
I kto by się spodziewał, gdy ja pierwszym razem to widziałem, to nie wiedziałem, co zrobić. Byłem tak zaskoczony, bo wszystkiego się w tej grze spodziewałem, ale nie, że zobaczymy znów Unversed. Oni nie powinni już dawno istnieć. Przecież wydawało się, że Venires został całkowicie pokonany, że go już nie ma, że nie istnieje. Albo przynajmniej nie widzieliśmy go już więcej, ale no, ci, którzy grali w Dream Drop Distance, wiedzą, że Venidas przynajmniej we świecie snów jeszcze trochę istniał. Tylko nie pamiętam, czy wtedy tam też byli Unversed, czy nie. Ale tak poza tym Unversed byli tylko w Birth by Sleep i tylko tam, bo nawet we Fragmentary Passage ich nie było, tam byli też tylko Heartless. No to, że oni tutaj wrócili, oznacza, że rzeczywiście Venidas musi żyć jeszcze i być gdzieś w pobliżu i dalej polować na Ventusa. Czyli on również jest z naszymi nieprzyjaciółmi z organizacji. Nie wygląda to dobrze. All right. Nice, Sully. Even with those extra pounds you put on. Still running circles around you, Butterball. Kitty! What? So any idea who those guys were? Well, they couldn't have been Heartless. It's on the tip of my tongue. I remember the king told us something about negative emotions. Unversed? Oh yeah, them! Unversed? Uh-huh. A while back, the king fought a whole bunch of battles against them with the three missing Keyblade wielders. The same three that we're looking for? Aqua, Terra, and Ventus? We didn't want dependable help from you! Hey! Still, how come the Unversed are showing up now? I should be testing your screen power! Hey, I told you we're through using that! Besides, we have no idea who or what you're talking about. Oh, you'd really like the king. Order! Basically, we've come from far away to get rid of those creatures causing trouble. We're like exterminators? Just how far away? As far as you can imagine. To niezbyt daleko. Okay, let's just say we buy all that. Are those creeps dangerous? They sure gave Boo a scare. Sully, I know you've missed her, but it's time to postpone our playdate. You're right, Mikey. Let's get our girl home. What are you planning to do? It's kind of a long story, but Boo's from another world. And we gotta send her back there to keep her safe. Okay then, we're gonna help you. What? Well, the Unversed might try to cause more trouble. So we want to come along. Great! We could use a couple of exterminators around here! Yeah, thanks. Hey, they need us. Besides, we need to figure out how all those Unversed got here. Nigdy się nie spodziewałem, że Boo's back in her own room. Me too. Good thing the laugh floor is not too far. Come on, fellas. Nigdy się nie spodziewałem, że Unversed będą kiedykolwiek razem z Heartless i Nobody w jednej grze, czyli te wszystkie grupy stworów, z którymi walczyliśmy, teraz są tutaj. Nawet, kurczę, w tej grze są Dream Eaterzy. Co prawda w formie miał wow balloon jako przywołanie, ale no są tutaj, więc jednak no to całkiem ciekawa sprawa. Ale jedna ciekawa rzecz jest taka, że Unversed, jeżeli czegoś nie zapomniałem, a już tydzień minął od kiedy grę przeszedłem po raz pierwszy, w tym świecie, że to jest
świat potworów i spółka jest jedynym światem, gdzie Anverse się pojawiają. Czyli ten świat jest już z wielu powodów czymś specjalnym. Świat Pixara, kolejny świat, w którym zmieniamy formę, oraz są tutaj Anverse. No i pogadajmy o tym, jak świetnie teraz wyglądamy, czym w ogóle jesteśmy, czy to jakaś forma kota, czy coś takiego? No w każdym razie jakiś futrzak, Sora całkiem fajnie wygląda, z tymi czerwonymi włosami i tym futrem. No, Donald niczym specjalnym nie jest jak dla mnie, nadal kaczka tylko z jednym okiem i rogami. Goofy za to ma takie zarąbiste oczy, patrzcie, jedno mniejsze od drugiego, inne kolory i cały zielony, no, wygląda dla mnie świetnie. No i Sora wziął sobie przykład ze swoich kompanów i też ściągnął spodnie. Bo całkowicie członek mu zniknął. Nie wiem, czy powinien się cieszyć, czy nie. To zależy od punktu widzenia, ale... No jest fajnie, jest... Ale kurczę, nie wiem, kto mi się najbardziej podoba. Czy wygląd Goofiego, czy Sory. Niby w Goofim podoba mi się to dalej, że jest dalej takim... No i dalej jest zwierzakiem, widać to u niego. Jest dalej takim psiorem, ale takim dość... Też na tyle zmutowany, że widać, że jest też potworem. To jest fajne. Przypomina mi trochę... z czego to było? Co, a właśnie, ze Scooby-Doo. Z tego filmu Scooby-Doo z prawdziwymi aktorami, z drugiej części. Że tam był jakiś podobny stwór, który wyglądał jeżeli chodzi o kolory i te... No, te kropki na jego tyłku i tak dalej, to wygląda dość podobnie. No, kogoś mi to przypomina i... Ale Sora z drugiej strony, no wygląda mocno edgy. Sora nigdy nie wyglądał edgy, czy jakoś wielce fajnie, zawsze wyglądał jak... No wyglądał całkiem w porządku, chłopak, ale w tej części wygląda, przynajmniej ubranie ma fajne i tak dalej. Jak taka standardowa postać z anime trochę wygląda, a tutaj naprawdę wygląda tak jak jakiś badass. Wygląda jak Riku. nie, te czerwone włosy też fajnie dają mu do designu i to, że jeszcze ma tą swoją kurtkę... I te paski na nogach. Lubię takie futrzaste potwory, powiedzmy. Dlatego lubię też Sunny'ego. Ogólnie ten świat... Mówiłem wam już, jak bardzo się cieszyłem, kiedy zobaczyłem zapowiedź świata z Toy Story, prawda? Wyobraźcie sobie to razy 10. Ten film, Potwory i spółka, to jest moje dzieciństwo, to są moje czasy, to jest jedna z tych rzeczy, które... To jest ten okres filmów Disneya, który reprezentuje moje dzieciństwo. Potwory i spółka, Atlantyda, tutaj Planeta Skarbów i takie tam rzeczy. To są te rzeczy, które... Ten okres, kiedy najczęściej, najwięcej filmów Disneya oglądałem. Czyli te, które wychodziły, były dla mnie wtedy te najmocniejsze filmy, ale też takie starsze, jak... No kurde, tutaj Pinokio albo Piotruś Pan, też w tym okresie właśnie oglądałem. Czyli to wszystko kojarzy mi się akurat jednak bardziej z tymi filmami tutaj i... Jeden z najlepszych filmów... animowane, które kiedykolwiek widziałem. To jest jeden z tych filmów, które tworzą swój własny wymiar, swój własny świat. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Chodzi o to, że... Tak jak na przykład wielu uwielbia gry z serii Dark Souls za to, że tworzą swój własny świat przez opisy do itemów i tak dalej, i bossów, i ta historia, która nie jest opowiadana przez słowa, tylko że ten świat ma tak jakby... że jest wypełniony. Wypełniony szczegółami, wypełniony... Tym, co sprawia, że ten świat jest prawdziwy, że ten świat odczuwa się jakby naprawdę istniał. I robi ten świat swoim własnym i oddziela go od innych światów z gier albo od prawdziwego świata. Właśnie potwory i spółka coś takiego potrafiły zrobić. Nie tak jak Toy Story, gdzie tam byłeś, wiedziałeś, że no tutaj to jest jakiś tam pokój jakiegoś chłopca i tutaj zabawki żyją. No dobra, też nie istnieje, ale tutaj mamy potwory, tutaj mamy... odpowiednich naszego świata, tylko z potworami. Było pokazane, że mają swoje własne tutaj wielkie miasto, swoje własne miejsca pracy, które są też dopasowane do tego, że są potworami. Też tutaj restauracje, knajpy. Było widać, jak na początku filmu przechodzili sobie Sally i Mike przez... No, przez duże miasto tutaj. Monstropolis. Przechodzili sobie i tam było pokazane tyle szczegółów, że tutaj potwory idą do pracy, tutaj potwory robią coś i tak dalej. Albo w scenie dodatkowej, gdzie tam... Mike sobie kupił samochód, jakieś tam różne bajery były. No i tutaj ta wielka firma. Tutaj Monster Co. Nie pamiętam, jak się nazywa. Chyba Monster Incopolis. Chyba nawet się nazywało to... chyba nawet Potwory i Spółka się nazywał ten tutaj ta firma, nie?
I właśnie takie rzeczy, i te wszystkie potwory, które każdy wygląda jakoś inaczej i mają swoje własne pochodzenie, swoje własne rodziny też tutaj, na przykład matka Majka, albo dziewczyna Majka i w ogóle. To, ta scena w restauracji na przykład też tyle dała. I później ten reportaż w tym filmie, gdzie tam było pokazane, że a, dziecko się tutaj pojawiło i wszystko jest w katastrofie, dzieci są tutaj najgorszym, albo ludzie ogólnie, że to jest ogólnie jakieś potworne i tak dalej, że można sobie wyobrazić, że to jest świat, który ma swoje własne reguły i jesteś ciekaw wypatrzeć te wszystkie reguły, wypatrzeć co się tutaj dzieje i tak dalej. Film oglądać kilka razy i odkrywasz coś nowego. Że twórcy wpakowali tyle rzeczy, żeby sprawić, żeby ten świat był wiarygodny i mógł istnieć. I tutaj też tyle easter eggów, kurczę. No, co prawda Sally teraz jest... warto powiedzieć na początku, że to, co tutaj będziemy przeżywali w tym świecie, tak samo jak w świecie Toy Story, nie jest to opowiadanie tego, co się stało w filmie, tylko jest to bezpośrednia kontynuacja tego, co mogłoby się zdarzyć po wydarzeniach z filmu. Co prawda jest jeszcze jakaś druga część Potworów i Spółka, ale to było, jeżeli się nie mylę, prequel. Za czasów, kiedy Mike i Sally studiowali. Tego nie oglądałem jeszcze, chcę kiedyś nadrobić. Ale kontynuacji żadnej bezpośredniej nie było, więc to jest tak jakby Kingdom Hearts tutaj, kontynuacja tego pięknego świata. I te właśnie szczegóły z filmu są przeniesione. Tutaj te wszystkie... No, obrazki tutaj z Salim, które pokazują, że on jest tym najbardziej szanowanym i najbardziej tym, który sobie zasłużył w tej firmie. Jak to było powiedziane, teraz to prawda Sally jest właścicielem tej firmy i trochę zmienił politykę firmy, bo wcześniej energia dla całego miasta i tak dalej, i też chyba dla całego świata, była generowana przez to, że potwory przechodziły do świata ludzi i straszyły wtedy dzieci. Jeszcze zobaczymy tutaj, jak to wszystko działa. I to jest właśnie też to fascynujące z tymi wrotami, że przechodzili sobie, straszyli w ten sposób energię dla własnego świata jakoś tworzyli, bo inaczej nie mieliby jak i tak dalej. Świetna sprawa. To właśnie to, co mam na myśli, że ten świat jest taki własny i wiarygodny. No, kiedyś straszyli, ale przez to, że dyrektor chciał w spółce z kilkoma takimi dość nieprzyjemnymi potworami, którzy również tu pracowali, na siłę wymuszać jeszcze więcej energii ze strachu dzieci. No, został wyrzucony. Dzięki temu właśnie, że Mike i Sally dowiedzieli się o tym przez przypadek, przez to, że weszli w kontakt z tą małą dziewczynką, która była właśnie eksperymentem tego dyrektora. No. Pozbyli się tego motta, że chcemy straszyć, bo zauważyli, że doprowadzanie dzieci do śmiechu jeszcze więcej energii daje. I właśnie teraz firma, kiedy Sally ją przejął, zajmuje się tym, że rozśmieszają dzieci zamiast ich straszyć. Potwory, które są komikami. Niezłe, prawda? Świetnie. To cudo. No ale teraz Sally jest dyrektorem, a to jeszcze pozostałości z czasu, kiedy był tym potworem, który najwięcej energii potrafił generować strachem. Ciekawe, co? A z firmy, która straszy, sprzeciwia się polityce, dla której jest największym pionkiem, który najwięcej przynosi, co? I te szczegóły tutaj, że widzimy te różne światy, różne kontynenty, gdzie ta firma też jest i gdzie różne swoje... gdzie też są generowane te strachy i tutaj też różne obszary czasowe i te sprawy, o matkę, to tak tyle fajnych szczegółów. Samo, że ta sala wygląda jak wygląda, jest piękne. Zawsze marzyłem o grze, gdzie mógłbym zwiedzić ten świat. Zawsze marzyłem o grze, gdzie właśnie... gra, która dzieje się w tym budynku. Bo zawsze byłem też ciekawy, jak ten budynek jest zbudowany. Widziałem tutaj, że budynek idzie w tym kierunku i w tym kierunku coś jest. I tu, i tam. I tu możesz iść, i tam możesz iść. I tutaj na przykład recepcjonistka ma swoje, tutaj jest pokój, tutaj są łazienki, szatnie, przebieralnie. I zawsze chciałem wiedzieć, jak to wygląda w całości, a nie tylko te wycinki pokojowe. Była gra, co prawda, Potworów i Spółka, gdzie były... No, gdzie Sally i Mike zostali na taką wyspę treningową wysłani, że to było coś własnego i to było zanim jeszcze tutaj pracowali, gdzie oni właśnie mieli zdać egzamin na to, że mogą tutaj straszyć, tak? Tam nie mogliśmy tego miejsca zwiedzić, bo go nie było, bo to było zupełnie inne. Zupełnie inny obszar. Mieliśmy te światy, można było różne znajdźki zbierać i zadania robić. Była to całkiem fajna gra. Ale zawsze marzyłem jeszcze o czymś takim tutaj.
Był też zestaw gier, minigierek, na przykład było 5 gier, tam chyba jakieś karty też i tak dalej były, ale była minigierka ze Salim, gdzie się grało w potwory i spółkowe bilardy. To też pamiętam, że się zagrywałem w tego bilarda, gdy byłem mały. No okej. Okay. Chciałbym wyposażyć też mój nowy Keyblade, tylko na który... Ciebie zabiorę. Tutaj, Crystal Snow. Obrona nowej ability jest Freeze Protection, siły 4 i magii 7. No całkiem ładnie, a możemy to jeszcze ulepszyć. Więc powiedziałbym, że... Chwila. Nie, na razie mogę też tylko Floroid kupić. Chyba nic więcej nie będę mógł kupić z tego. Chyba, że mogę stworzyć? Ultimy jeszcze mi nie pokazuje, więc chyba jeszcze trochę czasu minie. Ale mógłbym tutaj dla Donalda sobie stworzyć nową rzecz. Jeden fluoroid, mithril stone. Interesujące. Może stworzę nową rzecz dla niego? I może też nową tarczę stworzę, ale nie potrzebowałbym mithril stone'a. Czy mogę stworzyć mithril stone? Wydawało mi się, że tak. Wydawało mi się, że to przed chwilą było pokazane mithril stone. Mogę stworzyć jeden mithril stone. I też go wiemu nową broń stworzyć, bo kurczę, u mnie w prywatnym przejściu przez całą grę też nosili to samo, bo się tutaj... Nie próbowałem szukać. Co? Jeszcze czegoś brakuje? Ach, dwóch mithrils. Czy w ogóle dam radę jeszcze drugiego mithril stone'a stworzyć? To by mnie teraz interesowało. Okej, jest jeszcze jeden mithril shore. Mithril stone. A weźmy jeszcze jeden, skoro już tu jesteśmy. Żeby nie było później, że brakuje mi trzech czy coś. Co? Stworzyłem przecież teraz mithril stone, czy co innego stworzy... mithril. No mam dwa. Czy może jednak mithril shard? Czy ja mam coś na oczach? Czyż tu było przed chwilą napisane mithril stone? No mithril stone, no. No co tu się dzieje? Gro? Czego ty ode mnie chcesz? To co ty się odwala? Mithril Stone. No, Mithril Stone 2. Przecież pisze się tak samo. Nie wiem, co ta gra teraz ze mnie chce. No to jeszcze jeden, albo dwa. Teraz mogę stworzyć ten... Oh, goddammit. Co do diabła się tu odwala? Czy musiałem wyjść i wejść? No to teraz nagle mogę, no... Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. I Keyblade'a chciałem ulepszyć, po to tutaj jestem. Czy teraz w ogóle mogę? A patrzcie, nawet... Jest... Olaf na tym, na przycisku. Jest ulepszony już na drugi poziom, dobrze wiedzieć, że one są ulepszane też. I tyle, ile mogę. Dwa. Dwa razy mogę ulepszyć tylko. Ale 5 i 8 to też całkiem ładnie jest. Jakieś misje tutaj? Nie widzę żadnych misji, które mają do czynienia z tym światem, więc możemy sobie dać spokój. I czas na wyposażenie jeszcze. Warhammer. Jaka jest różnica? No całkiem ładna nawet. Całkiem ładna. I ty jeszcze... Nową tarczę, która wygląda całkiem inaczej. No i magii oczywiście nie potrzebujesz, tylko trochę rezystencja ognia spada, ale to nie szkodzi. A ty, Sally, masz tutaj swoje pazurki. Może cię w coś ubrać fajnego. Wezmę to i może jeszcze, żeby defensywa była jeszcze większa, to ci dam. I może jakieś akcesoria. Tak na chybiu trafił, wiesz? No. Może jeszcze tu, żeby było trochę więcej... A wiesz co? Tu 34 niech będzie. A ty, Mikey? To możesz wziąć i jeszcze... Niech będzie to. Co do akcesoriów, to tyle ci dać nie mogę. Nie mam już tyle do zaoferowania, bo kolega był ważniejszy. Niech będzie Magic Ring. O! I mamy już drużynę, która jest całkowicie wyposażona w bardzo ładne rzeczy.
Counter Impact mógłbym sobie wyposażyć, ale potrzebuję więcej AP. I Super Slide jeszcze jeden. No dobra, to poczekamy aż AP będzie nowe. Dla ciebie nic nie mam, dla ciebie też nic nie mam. A jakie umiejętności ty masz? Tutaj Hyper Healing i Damage Control może się przydać. O Majka, no też nie masz tak dużo nowych rzeczy. Peep Talk. No okej. Czy jakieś magie się zwiększyły? Blizzara. Blizzara się polepszyła. No to trzeba tutaj Blizzarda na Blizzary wymienić wszędzie. Jeszcze raz Blizzard na Blizzara. I tu nie mam Blizzary. Dobra. No to niech będzie. Tu jeszcze statystyki dla tych, którzy są ciekawi. Szczególnie dla statystyki tych kolegów. Chociaż widzieliście je na dole, więc w sumie nie muszę ich pokazywać, bo przy itemach widzimy wszystkie statystyki. A proszę, odblokowaliśmy kolejną gablotę, czyli Synthesis. Dziennik naszych stworzonych przedmiotów. Okej. To teraz tylko pytanie jeszcze, co tu jest? Co musi zostać odblokowane? Jest to opcjonalna rzecz, która się nie odblokuje automatycznie. Tak przy okazji, żebyście wiedzieli. No i dobrze, powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Zobaczymy, co potrafi mój ulubiony Keyblade. No i będzie trochę więcej też robienia, nie tylko gadanie. Do następnego, na razie i cześć.